Chłopiec z dnia na dzień zaczął chudnąć, rodzice nie mieli pojęcia, co się z nim dzieje. Zamontowali w domu ukryte kamery i odkryli wstrząsającą prawdę. Chłopiec zaczął nagle chudnąć, dwulatek z dnia na dzień czuł się coraz gorzej. Zaniepokojeni jego wyglądem rodzice nie mieli pojęcia, co jest przyczyną problemów syna. Zamontowali w domu ukrytą kamerę, a kiedy obejrzeli nagranie, byli w szoku. Musieli natychmiast interweniować. Chłopiec mizerniał z dnia na dzień, dwulatek był radosnym i zdrowym dzieckiem. Rodzice dziecka zatrudnili nianię, z którą dziecko spędzało cały dzień, podczas gdy oni byli w pracy. Mama w wyrazie troski o syna, codziennie gotowała jedzenie, które zostawiała dla niego w lodówce. Opiekunka miała mu tylko podgrzewać posiłki i pilnować, by jadło o odpowiednich porach. Po czasie zauważyli, że ich syn zaczął nagle chudnąć. Dziecko znikało w oczach, nie mieli pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Zaniepokojeni próbowali ustalić przyczynę jego stanu, w tym celu zamontowali w domu ukrytą kamerę. Kiedy obejrzeli nagranie z monitoringu, byli wstrząśnięci. Musieli natychmiast podjąć stanowczy krok. Chłopiec zostawał na cały dzień z nianią. Nagranie z ukrytej w domu kamery zszokowało rodziców dwulatka. Okazało się, że zatrudniona przez nich opiekunka codziennie przyprowadza ze sobą również swoje dziecko, które karmi jedzeniem, zostawionym dla chłopca przez jego mamę. Jej potomek zjadał wszystko to, co ugotowała jej pracodawczyni, za to dwulatek dostawał tylko najtańsze ciastka. Dzisiaj grzeje, jeden. Fatalne wiadomości z samego rana, niestety nie przeżyli. Okropna nagła śmierć 2. Żona zmarła na raka. Minęły 2 lata, zanim mąż otrzymał od niej łamiący serce list. Rodzice nie tylko od razu zwolnili nianię, ale również wezwali policję. Kobieta będzie musiała się wytłumaczyć z tego, dlaczego głodziła ich syna. Historia o sprytnej opiekunce, która oszczędzała, podkradając z ich lodówki jedzenie, trafiła do sieci. Internauci byli wstrząśnięci zachowaniem kobiety. Poparli decyzję rodziców o przekazaniu sprawy lokalnym funkcjonariuszom policji. Być może nie byli pierwszą rodziną, którą oszukiwała kobieta. Najlepsze newsy dnia, źródło, Bored Panda. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.